Hej, to Denis, witajcie ponownie. Zapraszam na przegląd nowości, które znajdziemy już jesienią w aktualizacji systemu dla Apple Watchy, czyli WatchOS już w wersji 10. Lecimy! Na samym początku przypomnienie, jeżeli jesteście ciekawi, jakie nowości znajdziemy w iOS i iPadOS 17, macOS Sonoma czy tvOS 17, to subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo pewnie są już takie filmy, a jeżeli nie są, to za chwilę będą, więc nie możecie ich przegapić. Ale wracając do zegarka, od razu po zainstalowaniu przywitał mnie napis Hello, jak w iPhone'ie czy Macu, i też pojawił się krótki samouczek, bo zaszły małe zmiany w samej obsłudze Apple Watcha, już na samym początku i zaczynając od koronki, po jej kliknięciu jak zwykle mamy listę aplikacji, ale teraz ta siatka jest w nowej, ulepszonej formie, gdzie te ikonki są większe i przewijamy je w dół, a nie po prostu oddalamy i robimy je coraz mniejsze. Wcześniej to była wielka siatka, którą się powiększało i szukało danej apki, lub mamy też opcję listy, ta tutaj została, a teraz ta nowa siatka jest przewijalna w dół. Moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, już się lepiej w tym odnajduje, dużo łatwiej jest znaleźć apki, których tak często nie używamy, a samą aplikację oczywiście można przestawiać i ja sobie już przestawiłem te najbardziej mi potrzebne na samą górę, więc jeżeli nie macie wszystkich potrzebnych apek na wierzchu w postaci komplikacji, to teraz możecie szybko i łatwo je znaleźć właśnie naciskając koronkę. Kolejna zmiana, po kliknięciu w przycisk pod koronką zamiast ostatnich apek mamy teraz Control Center, który też dostał mały redesign, a dokładniej przeźroczystości zamiast czarnego tła. Wcześniej do Control Center wchodziło się swipe'em od dołu ekranu do góry, ale teraz tutaj też mamy zmianę i robiąc taki gest wchodzimy do widgetów. Oprócz tego do widgetów możemy również wejść przekręcając koronkę. Jedynie swipe od góry został bez zmian i tutaj mamy tak jak wcześniej oraz tak jak w iPhone'ie po prostu powiadomienia. Sama animacja wejścia w te powiadomienia oraz tło również teraz wygląda estetyczniej i jest więcej przeźroczystości. W Apple Watchu Ultra mamy jeszcze oczywiście przycisk funkcyjny, ale tutaj nic się nie zmieniło, bo jest on programowalny i można na nim ustawić różne akcje. Ja mam ustawione wejście w trening. Przy okazji Apple Watcha Ultra to tutaj, gdzie mamy ten ekskluzywny dla niego cyferblat Wayfinder, była opcja, gdzie przekręcaliśmy koronkę, aby przejść w wersję nocną tej tarczy, gdzie wtedy cały cyferblat zmieniał się na czerwony kolor z czarnym tłem, który miał być mniej męczący wieczorem, ale teraz z WatchOS 10 nie można już tego zrobić, bo koronką również wchodzimy w widgety, więc opcja została przeniesiona do edycji cyferblatu i możemy jedynie ustawić sobie to na sztywno lub automatycznie, kiedy jest ciemniej. Od razu też zauważyłem, że nie można się już teraz łatwo przełączyć swipe'em pomiędzy cyferblatami. Z jednej strony jest to zaleta, bo czasami zdarzało się to przez przypadek, a z drugiej wada, bo można było sobie ustawić kilka przydatnych cyferblatów z komplikacjami obok siebie i jeżeli nasze ulubione apki nie mieściły się na jednym cyferblacie, to można było szybko zrobić swipe do drugiego i stamtąd kliknąć w ulubione komplikacje. No ale teraz to zastępują nam właśnie widgety, więc tylko swipe z dołu lub przekręcenie koronki i mamy już ulubione aplikacje. Oczywiście aplikacje w widgetach również możemy tutaj edytować. Cały ten interfejs wygląda jak kiedyś cyferblat Siri, a same widgety możemy oczywiście edytować, dodawać, usuwać, a na dole mamy jeszcze trzy mniejsze ikonki, które również zmieszczą kilka skrótów do aplikacji. Kolejnymi zauważalnymi zmianami są właśnie kolory w apkach. Tak jak w Control Center, we wszystkich systemowych aplikacjach oraz w całym systemie jest dużo mniej tego smutnego, czarnego tła, a apki są wypełnione kolorami zależnie od jej przeznaczenia. Na przykład aplikacja pogoda teraz wygląda podobnie tak jak w iPhone'ie, wypełniając cały ekran aktualną pogodą i przy okazji mamy też dużo więcej informacji od razu po wejściu w pogodę. Możemy szybko podejrzeć prognozę godzinową, dniową, tak samo indeks UV, prędkość oraz kierunek wiatru, prawdopodobieństwo opadów. Oczywiście możemy zmienić też lokalizację, dla której chcemy podejrzeć pogodę. Bardzo mocno jest tutaj rozbudowana ta apka i praktycznie oprócz radaru jest przepakowana informacjami i już niewiele się różni od tej od iPhone'a. W aplikacji aktywność mamy też od razu więcej danych, jak podsumowanie tygodnia, znajomi, z którymi dzielimy swoją aktywność, czy odznaki zdobyte oraz te do zdobycia. Idąc dalej, każdy ekran jest w kolorze tego, gdzie jesteśmy. Czerwony ekran, kiedy jesteśmy w kaloriach, zielony, kiedy patrzymy na minuty treningu, niebieski, kiedy liczymy wystane godziny, a dalej jeszcze dzisiejszy przebyty dystans oraz kroki, a także historia treningu. Nie mam tutaj żadnego, bo dziś nie ćwiczyłem. Leniwa dupa.
Mamy też nowe tarcze, aż dwie. Paleta, w której możemy ustawić do 4 komplikacji, gdzie kolory zmieniają się razem ze wskazówkami. Wizualnie wygląda to całkiem fajnie, chociaż nie będzie to mój ulubiony cyferblat, bo ja lubię, jak jest przepakowany komplikacjami, więc tylko 4 trochę słabo. I druga tarcza, całkiem sympatyczna, ze Snoopym, który za każdym razem, kiedy podniesiemy nadgarstek, Snoopy będzie robił coś innego, więc zamiast patrzeć na godzinę, patrzymy na Snoopiego i jego akcje. W treningu mamy nowy widok stref mocy, dużo zmian jest w treningu kolarskim, może on nam pokazać również dane z podłączonych czujników, pomiar mocy oraz kadencję, a także jeżeli odpalimy taki trening kolarski na Apple Watchu, to ten wyświetli się nam również jako Live Activity na iPhone'ie, a po tapnięciu będziemy mieli znacznie więcej informacji o samym treningu. Rowerzyści czy kolarze, nie wiem jak tutaj was nazwać, nie chcę nikogo obrazić, na pewno będą z tego zadowoleni, bo teraz, kiedy przymocujesz sobie iPhone'a do roweru, będziesz miał stały podgląd na swój trening. Dla fanów wędrówek mamy również ulepszone śledzenie pokonanej trasy z zaznaczeniem na przykład, gdzie ostatni raz mieliśmy zasięg komórkowy lub gdzie możemy wysłać sygnał SOS, a także możemy ustawić alerty, kiedy osiągniemy daną wysokość. Tak jak na iPhone'ie możemy wklepywać w zdrowie stan swojego zdrowia psychicznego, a potem je monitorować. Apple Watch, tak samo jak iPhone, mierzy teraz, ile czasu spędziliśmy w ciągu dnia na świetle słonecznym. Apple zrobiło to w trosce o nasze zdrowie, także wychodźcie na słońce, aby te minutki na słońcu były zapełnione. Oczywiście przebywanie na dworze jest zdrowe, więc tutaj Apple również musiało się tym zainteresować i teraz możemy monitorować, czy na dworze spędziliśmy w ciągu dnia dostatecznie dużo czasu i czy za dużo nie siedzieliśmy w domu przed kompem. Idąc śladem iOS 17 dla iPhone'ów, teraz gdy ktoś będzie do nas dzwonił na FaceTime i nie odbierzemy i się nam nagra w postaci wideo, to będziemy mogli obejrzeć takie nagranie bezpośrednio na Apple Watchu. Grupowe połączenia FaceTime Audio też teraz będą działać na zegarku. Nie mogę wam tego pokazać, bo nikt z iOS 17 jeszcze do mnie nie dzwonił, więc zamiast tego kilka animacji ze Snoopym. No pocieszne jest. Tak samo jak na iOS 17 na zegarku będziemy mogli przesłać lub odebrać wizytówkę poprzez name drop, czyli zbliżenie swojego zegarka do innego Apple Watcha lub do iPhone'a. To co jeszcze zauważyłem, to animacja podczas płacenia Apple Pay, ta również się zmieniła, a także łatwiej teraz wybrać inną niż domyślną kartę. Generalnie z tymi przejrzystościami zamiast czerni cały system jest wizualnie bardziej przyjemny i podobny oczywiście do iOS. I to chyba tyle z najciekawszych nowości w WatchOS 10. Zobaczymy jeszcze, czy wraz z premierą nowych Apple Watchy dostaniemy jakieś nowe funkcje, które będą bezpośrednio związane tym, co te zegarki będą mieć w sobie, czyli na przykład mierzenie cukru we krwi, w co akurat wątpię, ale wiecie o co mi chodzi. WatchOS 10 będzie dostępny od Apple Watcha serii 4 oraz nowszych, a także na Apple Watcha SE. I tutaj Apple jeszcze podało informację, że WatchOS 10 wymaga iPhone'a od 10S lub 10R, bo te iPhone'y wspierają iOS 17, który jest potrzebny do zainstalowania WatchOS 10, więc no może być trochę słabo, jak na przykład macie najnowszego Apple Watcha, a iPhone'a na przykład 8. Jeśli ciekawią cię zmiany w pozostałych systemach jak iOS 17 albo macOS Sonoma czy tvOS 17, to koniecznie zostaw suba na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo te filmy albo już tu są, albo zaraz będą. Kliknij też dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów, a jeżeli podobał wam się ten film, to koniecznie daj pod nim łapę w górę, bo to bardzo pomaga na moim kanale. I do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!